Telewizja w Polsce.pl, magazyn religijny Wierzę w Boga. Wracamy w tej części do naszych rozważań katechizmowych. W tym roku tematem głównym jest moralność, a my mówimy od poprzedniego spotkania naszego o cnotach. Dzisiaj będziemy mówili o cnotach kardynalnych. Witam naszego gościa, przewodnika po wierze, księdza Tomasza Jaklewicza. Witam serdecznie księdza. Witam, szczęść Boże. Proszę księdza, w zeszłym tygodniu mówiliśmy w ogóle o tym, co to jest cnota, jak ją widzą, jak ją postrzegają katolicy w nauce Kościoła, jak to wygląda, jak to jest w ogóle jakby w takim świecie powszednim. Dzisiaj skupimy się na cnotach kardynalnych, czyli takim pojęciu, które już wypracował Kościół. No, proszę powiedzieć na początku, no, co to są w ogóle te cnoty kardynalne, czy jakieś zasadnicze? Tak, słowo kardynalne pochodzi od łacińskiego cardo, znaczy zawias, czyli takie cztery najważniejsze cnoty. Tak naprawdę to jest nie tylko jakby owoc teologii, ale to zostało wypracowane w filozofii greckiej. A więc te cnoty kardynalne, one sięgają, ten podział tych cnót, ich określenie właśnie Platona, Arystotelesa i później chrześcijańscy teologowie, święty Ambroży, święty Augustyn i później święty Tomasz, oni skorzystali z tej pewnej wypracowanej już, powiedział, pewnego katalogu cnót, czyli pewnych sprawności moralnych, jak mówiliśmy ostatnio, i wykorzystali to także w tym chrześcijańskim nauczaniu moralnym. I te cztery podstawowe cnoty kardynalne to jest przede wszystkim roztropność, sprawiedliwość, męstwo i umiarkowanie. Jeśli dobrze rozumiem, to jest tak, że te cnoty zostały jakby ten katalog wypracowany na skutek pewnej refleksji teologicznej teologów, którzy odnaleźli w Piśmie Świętym, w nauczaniu Jezusa Chrystusa, te cnoty. To znaczy, teologia chrześcijańska, ona od początku była otwarta na pewną mądrość też obecną i refleksję etyczną związaną z poszukiwaniem sprawiedliwego, dobrego życia w filozofii greckiej. Także to jest owoc pewnej syntezy, ponieważ nie znajdziemy w Piśmie Świętej takiej systematyki cnót, jak na przykład w etyce, którą nauczał Platon, czy później Arystoteles, czy inni właśnie teologowie już później chrześcijańscy. To nauczanie moralne w Nowym Testamencie, ono jest bardziej rozproszone. Ono jest, stanowi szereg różnych wezwań w listach świętego Pawła zwłaszcza, który pokazuje pewne konsekwencje etyczne właśnie tego pójścia za Chrystusem. Ale ta refleksja taka usystematyzowana, czyli to sformułowanie cztery cnoty kardynalne, ona ma swoje źródło w tradycji etyki greckiej i została w jakimś sensie przejęta, przetworzona i przez teologię moralną katolicką, chrześcijańską, i stała się także jakby no, naszym wspólnym dobrem, tak można powiedzieć. Mm-hmm. No to przejdźmy do tych cnót. Zajmijmy się nimi szczegółowo. Najpierw mamy roztropność. Co to jest? Jak to jest? Jak ta cnota w ogóle działa? Jak jest definiowana? Roztropność jest odniesiona do pewnej funkcji umysłu, takiej funkcji praktycznego umysłu, czyli można by najprościej zdefiniować roztropność, że to jest pewien zdrowy rozsądek. Czyli to jest taka cnota, która pozwala nam we wszystkich sytuacjach jakby zastosować właśnie tę zasadę moralną szukania dobra i odrzucania zła, ale w tej konkretnej sytuacji. Ta cnota roztropności, ona często jest nazywana mistrzynią innych cnót, jest nazywana po łacinie auriga virtutum, czyli woźnicą wszystkich cnót, dlatego że ona pozwala odnajdywać taką właściwą miarę, żeby nie popadać w przesadę. Znowu takie łacińskie mądre powiedzenie, które mówi, że cnota jest w środku, czyli że grzeszymy przez pewien nadmiar pewnych cech lub brak pewnych zdolności. I tak z każdą cnotą jest. Więc roztropność to jest właśnie ta cnota, która pozwala nam znaleźć właściwą miarę we wszystkim, żeby nie przesadzać ani w jedną, ani w drugą stronę. A człowiek nieroztropny to znaczy taki, który tej cnoty nie ma.
Człowiek nieroztropny, tak, to będzie taki człowiek, który na przykład ma dobre intencje, ale brakuje mu pewnej zdolności jakby odniesienia tych dobrych intencji, przełożenia ich na życie, a więc jakiś rodzaj takiej klipowatości, taki brak pewnego rozsądku w różnych sytuacjach, jak konkretnie, prawda, ma się zachować, czy jakie wybrać środki, żeby osiągnąć właściwy cel. No, można podać taki przykład roztropności. Tych czterech, którzy nieśli sparaliżowanego człowieka do Pana Jezusa, napotkali przeszkodę, było pełno ludzi, nie mogli się do niego dostać, rozebrali dach i spuścili tego człowieka na linach przed Jezusa. Wykazali się pewnym sprytem, była pewna przeszkoda i znaleźli sposób, jak tą przeszkodę pokonać. To jest dobry przykład roztropności. Cnota jest roztropność, kojarzona jest, prawda, z dążeniem do dobra, prawda, z pewnym działaniem, które ma na celu dobro. A gdy posiadamy tą roztropność, pewne umiejętności, rozwagę, ale wykorzystujemy ją do złych celów, to jak to nazwać? To jest cwaniactwo? No, tak jak wspomniałem, brak roztropności, tośmy mówili, to jest pewien rodzaj takiej, powiedzmy, nieumiejętność postępowania w różnych sytuacjach, podejmowania słusznych wyborów. No ale ktoś świetnie wie, jak postępować w różnych sytuacjach, ale podejmuje niemoralne wybory. Czy jest roztropny, tak, czy jest tylko cwaniaty? To będzie jakiś nadmiar roztropności, tak by można powiedzieć, prawda? Czyli nadmiar roztropności, czyli jakiś rodzaj cwaniactwa, którym wykorzystujemy swój spryt, ale nie do dobrych celów, ale do złych celów. Czyli myślimy tylko o jakiejś swojej egoistycznej korzyści, posługując się właśnie swoją inteligencją, prawda, bystrością umysłu. Posługiwanie się umysłem jest czymś pozytywnym, ale można go użyć do złych celów. No wtedy to będzie właśnie jakiś rodzaj przebiegłości, która już nie jest roztropnością, ale jest właśnie cwaniactwem. Dobrze, to przejdźmy do następnej cnoty, do cnoty sprawiedliwości. Jak ona jest opisywana i do czego służy jakby tak, posiadanie tej cnoty? Klasyczna taka definicja sprawiedliwości to jest cnota polegająca na tym, że człowiek oddaje każdemu to, co mu się słusznie należy. I sprawiedliwość można odnieść do Boga, czyli wtedy będzie to cnota pokrewna, religijność, czyli Panu Bogu się należy chwała i cześć, Panu Bogu się należy nasze dziękczynienie, nasza modlitwa, a więc to jest jakby w relacji do Boga, oddajemy to, co Bogu się należy, a w relacjach międzyludzkich, no znowu będą różne rodzaje sprawiedliwości, czyli powiedzmy sprawiedliwość na zasadzie na przykład ja wobec wspólnoty powinienem płacić podatki, prawda, ale znowu państwo wobec mnie, te podatki powinny być sprawiedliwe, czyli znowu takie, które powiedzmy mają swoje uzasadnienie ze względu na dobro wspólne, ale nie mogą mnie jakby pozbawiać moich pieniędzy, prawda? Sprawiedliwość między dwoma ludźmi, czyli regulująca różnego rodzaju umowy, czy po prostu zwykłe ludzkie postępowanie, prawda? Ktoś coś pożyczył, powinien oddać. No to ta cnota jest potrzebna w codziennym życiu, nieustannie. A czy tą cnotę można jakoś wypracować, ukształtować, czy jest to taka jakby cecha charakteru dana niektórym, prawda? Taka umiejętność. Trzeba cały czas pamiętać, kiedy mówimy o cnotach, żeby nie popaść w pewną przesadę, w pewien schemat. My to tak dzielimy dla pewnego porządku, ale te cnoty, one się nawzajem przenikają i wszystkie te cnoty kardynalne są pewnymi zdolnościami człowieka, które w pewnym sensie on je ma jakiś talent, być może pewną skłonność do jakiejś jednej cnoty, prawda, większą, a drugiej mniejszą. Natomiast one wszystkie są wypracowane przez człowieka, który moralnie żyje, a więc on nabiera tej sprawności przez to, że postępuje sprawiedliwie. Tak? I to dotyczy każdej cnoty, prawda? Czy roztropności, czy umiaru, czy męstwa, tak samo. A więc dokonując moralnych wyborów, dobrych wyborów, człowiek nabiera sprawności w czynieniu dobra. I te cnoty kardynalne właśnie w odróżnieniu od tych cnót, o których będziemy rozmawiali w następnych odcinkach, cnót teologalnych, one jakby są czymś naturalnym, czymś wrodzonym, są w charakterze człowieka i tutaj jakby główną rolę gra sam człowiek i jego postępowanie. Przejdźmy do męstwa. Tak się wydaje, że to jest taka cnota już trochę z myszką z dawnych wieków. Co to jest męstwo? Nie, no, absolutnie myślę, że męstwo to jest przede wszystkim
ona jest potrzebna, ta cnota, w takiej sytuacji, kiedy w drodze do dobra napotykamy na jakąś trudność. Czyli widzimy, że dobro wymaga od nas właśnie cywilnej odwagi, pokonania pewnego własnego lęku, prawda? To jest kwestia, nie wiem, chcemy kogoś uratować, kto na przykład tonie, no to wymaga to odwagi, aby prawda, rzucić mu się na ratunek, czy jakaś inna sytuacja, gdzie jest zagrożone ludzkie życie, czy w skrajnych sytuacjach, na przykład męczeństwo, a więc przyznawanie się do Boga, kiedy ceną za to jest, powiedzmy, narażanie się na męczeństwo, na cierpienie, na prześladowanie, więzienie, czy nawet śmierć, no to tego typu postawa wymaga odwagi. I właściwie tak naprawdę każda cnota, każdy czyn dobry, no może nie we wszystkich sytuacjach, ale zobaczmy, zawsze wymaga jakiejś cywilnej odwagi w sytuacji, kiedy działamy trochę pod prąd, nie wiem, opinii publicznej, prawda, narażamy się na wyśmianie, przyznanie się do Chrystusa w pewnych okolicznościach, będzie wymagało właśnie odwagi. Także w tym sensie męstwo jest jak najbardziej znowu cnotą, która jest bardzo potrzebna, by to dobro, które chcemy czynić, realizować. Albo proszę zwrócić uwagę, mówi się często też, zwraca się uwagę na taką rzecz, że czasami rozwojowi zła sprzyja milczenie ludzi dobrych, czyli oni jakby to ich bezpośrednio nie dotyczy, ale kiedy ludzie nie reagują na pewne zło, na przykład w autobusie jakieś chamskie zachowanie, no jakieś bluźnierstwo, nie wiem, przekleństwo, nieraz jakby dla świętego spokoju wszyscy spuszczamy głowę i nie reagujemy. Ja mam takie wrażenie, że w ogóle my w tym obecnym świecie mamy poważny deficyt męstwa, bo generalnie się wycofujemy z wieloma rzeczami. Ludzie młodzi są jacyś tacy delikatni, prawda, słabi psychicznie, często właśnie się wycofują, mają problemy w osiąganiu jakichś celów, ba, w ogóle nie chcą żadnych celów osiągać, chcą, żeby wszyscy dali im święty spokój. To męstwo chyba z tych cnót kardynalnych jest, no, w dużym deficycie. No, zgadzam się, tu w ogóle zanika coraz bardziej kwestia tak zwanego kształtowania charakteru. To zawsze było jakoś wpisane w ludzki rozwój, wychowanie. Dzisiaj często się akcentuje albo na przykład, nie wiem, siłę mięśni, prawda? Ludzie chodzą na te siłki i te wszystkie jakieś ćwiczenia tam wykonują, joggingi i tak dalej. W tym nie ma oczywiście nic złego, natomiast tak samo trzeba ćwiczyć właśnie hart ducha. Pewien charakter człowieka, który się sprawdzi w chwili próby. Jeśli tego zabraknie, no to będziemy mieli właśnie, no, takie społeczeństwo takich ludzi niezdolnych do obrony dobra, kiedy będzie to wymagało od człowieka poświęcenia czy ofiary. Przejdźmy do czwartej cnoty, bo już się nam czas kończy. Umiarkowanie. Co to takiego jest to umiarkowanie? Czy u niej w dzisiejszych czasach, gdzie wielu ludzi jakby idzie po bandzie, prawda? Nie ma żadnych hamulców bez różnych zachowań. To jest właśnie bardzo ważna znowu i aktualna cnota, no bo dzisiaj cały czas dostajemy bodźce takie zmysłowe, które jakby tą taką pożądliwą część ludzkiej natury związaną z zaspokajaniem ludzkich potrzeb, takich zmysłowych, które oczywiście musimy zaspokajać, potrzeby pokarmu, potrzeba seksualna i tak dalej. Natomiast tutaj brakuje umiarkowania. To znaczy, jeżeli zasadą rządzącą człowieka stanie się dążenie do przyjemności takich zmysłowych, człowiek staje się uzależniony od tych przyjemności, aż w taki sposób, że w gruncie rzeczy traci własną wolność. Także umiarkowanie tutaj pozwala w sposób roztropny, rozsądny korzystać z tego, co jest dane człowiekowi jako dobre, a więc kwestia, nie wiem, jedzenia, picia, świętowania, także korzystania z przyjemności seksualnych, to wszystko jest dla człowieka, natomiast jeśli w tym zatraci się miarę, no to wtedy człowiek się gubi w tym. No niestety, temat jest niezwykle frapujący, staraliśmy się szybko, ale czas się skończył. Ale obiecuję Państwu, że będziemy rozmawiać o cnotach, tym razem teologalnych, w naszym następnym programie. Dziękuję księdzu Tomaszowi, dziękuję Państwu i zapraszam już po świętach, ale jeszcze w tym roku. Dziękuję bardzo.